Szanowni Państwo, tą drogą chciałbym wyjaśnić trzy kwestie, o które pytacie Państwo najczęściej w mailach, które docierają bezpośrednio do mnie, ale również do Biura Obsługi Badań czy Biura Międzynarodowych Programów Badawczych. Wszystkie mikrogranty, które zostały Państwu przyznane, które teraz również podpisuję, są oczywiście aktualne. Środki, które miały być przeznaczone na organizację konferencji na uniwersytecie czy na wyjazd na konferencję organizowane przez inne ośrodki, zostają niejako zamrożone. One nie przepadają. One są nadal do Państwa dyspozycji. Podjąłem taką decyzję, żeby one przez kolejne 6 miesięcy były niejako w dyspozycji. A więc jeżeli będzie taka możliwość wykorzystania, proszę się nie martwić, one są cały czas w Państwa dyspozycji. Druga kwestia to raporty. Raporty, które dzisiaj spływają do nas, spływały po poprzednim tygodniu, wpływają w tym tygodniu. Raporty, które trafiają następnie do NCN-u jako rozliczenia państwa projektu prowadzonego na uniwersytecie, są przeze mnie bezpośrednio na bieżąco podpisywane. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, tak naprawdę jestem pewny, że w tym tygodniu opracujemy jeszcze taką szybką ścieżkę, która pozwoli składać te raporty bez wychodzenia z domu. Będzie możliwość ich wysłania drogą elektroniczną, a później wszystkie decyzje dotyczące raportu będą przekazywane Państwu drogą elektroniczną. I trzecia kwestia, którą chciałbym jeszcze poruszyć, to uruchomienie mikrograntów w tym nowym systemie w ramach inicjatywy Doskonałość Uczelnia Badawcza. Narzędzie, które ma to umożliwiać w pełni elektroniczne, w pełni umożliwiające składanie tych wniosków bez wychodzenia z domu, zostanie uruchomione jeszcze w tym tygodniu do faz testowych, a więc w następnym tygodniu jestem przekonany, że taka informacja będzie mogła być opublikowana, że będzie można już się składać i pierwsze środki z inicjatyw doskonałości będą mogły płynąć na wydziały i bezpośrednio do Państwa, żebyście mogli z nich korzystać. A więc działamy, troszkę mamy opóźnień, ale wydaje się, że jest to absolutnie uzasadnione. Okoliczności są trochę ekstraordynaryjne, ale działamy i dalej będziemy tak robić. Wszystkiego Państwu życzę dobrego spokoju i zostańmy w domu. Dziękuję bardzo.